Witajcie, kochani, bardzo serdecznie. Postanowiłam nagrać program o tym cudownym wynalazku. Wynalazku nanotechnologii, technologii XXI wieku, LifeWave, która została wynaleziona przez amerykańskiego naukowca Davida Schmidta podczas prac badawczych dla marynarki wojennej armii USA. Jego celem było wynalezienie nowej technologii medycznej, która doprowadziłaby do zwiększenia poziomu energii, redukcji bólu bez konieczności używania środków chemicznych w całkowicie bezpieczny sposób. Jak wiadomo, Amerykanie wyruszali na różne wyprawy wojenne i temu podobne i potrzebowali coś, co było im potrzebne bez pomocy lekarza, bo nie było takiej możliwości, żeby wszędzie podczas różnych wojen, podczas różnych wypraw był z nimi lekarz. I tak to się zaczęło właśnie. To przełomowe połączenie osiągnięć tej współczesnej medycyny, tradycyjnej chińskiej akupunktury oraz najnowszych odkryć nanotechnologii. Nanoplastry nie wymagają zewnętrznego źródła prądu, ponieważ aktywują się za pomocą ludzkiego ciepła i zaraz po nałożeniu na nasze ciało zaczynają wysyłać sygnał do komórek, aktywując ich potencjał do samoregeneracji oraz zwiększając ilość produkowanej w nich energii. Niezwykłe, prawda? To takie proste. Nanoelektrody są nazywane również elektrodami. Nazywają się również potocznie plasterkami. Z czego składają się te nanoplastry? Każda elektroda zawiera unikalną mieszankę, ograniczoną, złożoną z aminokwasów, wody, tlenu oraz cukru. Dzięki wykorzystaniu najnowszych odkryć w dziedzinie nanotechnologii, struktura biologiczna aminokwasów jest uporządkowana. Molekularne anteny, które zaraz po przyłożeniu do ciała emitują sygnał o określonej częstotliwości, aktywujący procesy metaboliczne wewnątrz komórek. Nasze codzienne życie, duże spożywanie chemii, skażona woda, skażone powietrze, tym samym jedzenie, żeby nie wiem jak tak naprawdę się starać, żeby te nasze codzienne życie było najbardziej bio, czy coś w tym stylu, no jest naprawdę trudne, ponieważ są to czynniki też od nas niezależne, właśnie jak powietrze, woda. Oczywiście możemy przyczynić się chociaż trochę do tego, co wkładamy do buzi, potocznie mówiąc, a mianowicie kupując produkty, no przynajmniej z targowiska od rolników, jak ktoś ma taką możliwość w swoim pobliżu, ja wiem, że ludzie mają. No i ta technologia bardzo pomaga w uwalnianiu tego, co jest nagromadzone w naszym organizmie.
I już pierwsze niezależne badania pokazały, że ponad 20% przyspieszenie spalania tłuszczu oraz średni wzrost energii i wydolności organizmu na poziomie 25%. I wszystko to bez wnikania jakiejkolwiek substancji do organizmu. Informacja ta błyskawicznie po odkryciu dostała się do świata zawodowych sportowców i wielu z nich zaczęło korzystać z niej, bijąc swoje dotychczasowe rekordy. Do takich sportowców należą takie sławy jak David Beckham, Serena Williams, Ronnie Coleman, złoci medaliści Igrzysk Olimpijskich. A więc to tak pokrótce. Tutaj jeszcze chciałam przytoczyć lekarza Juliana Aleksandrowicza, najwybitniejszy polski lekarz XX wieku, wyleczył tysiące pacjentów, bo wiedział, dlaczego ludzie chorują. Ludzie chorują z powodu toksyn, chemicznych substancji i metali ciężkich, które zanieczyszczają organizm. A więc posprzątaj swój organizm od środka i usuń toksyny wraz z całą chemią, którą przyjmujesz z dzisiejszym pożywieniem i powietrzem. Jakie dostępne są, w skrócie opowiem, jakie dostępne są ogólnie biofotoelektrody, potocznie nazywane plasterki tej naszej nanotechnologii, medycyny XXI wieku. Pierwszym dostępnym jest IceWays, pomaga ciało w redukcji nawet najsilniejszego bólu, ale również usuwa stany zapalne. Likwiduje ból pleców, kręgosłupa, kolan, barków, ramion, bóle migrenowe, bóle reumatyczne, bóle pooperacyjne, czy kontuzje i wiele innych. Wspomaga bardzo z AEON-em. Jest na to specjalny protokół dolegliwości, której boryka się w tej chwili wielu mężczyzn, a jest to prostata, zaburzenia pracy prostaty. I kolejną cudowną elektrodą jest Silent Night, rozwiązujący problem bezsenności. Poprawia jakość śnienia, sprawia, że sen jest głębszy, bardziej regenerujący, przepraszam. Silent Night pomaga także w takich problemach jak nadaktywność umysłowa, nerwowość i niepokój. Ja osobiście używam również Silenta, nie w kierunku może tej bezsenności, ale Silent Night także oczyszcza przysadkę i szyszynkę i przednie płaty mózgowe. A jak jest oczyszczana szyszynka, to w nocy jest produkowana nasza kochana melatonina. A co związane jest z melatoniną, to pewnie większość z Was wie. A jak nie, to może opowiem w kolejnym odcinku, żeby tutaj za dużo się nie rozwodzić. Reasumując, mam mniejszą potrzebę snu, ale większej jakości jest ten sen. Stajemy wypoczęci, wyspani. Ja osobiście zaczęłam mieć sny, pamiętać te sny i wiele innych cudownych rzeczy. Kolejne bioelektrody to są Energy Enhancer, tak zwane energetyki w formie plastrów, będące ekologicznym, wysokoskutecznym środkiem aktywującym rezerwy energii w Twoim ciele. To nie z zewnątrz, to elektroda uruchamia te Twoje zasoby, które są w Twoim ciele. Pamiętaj, żadna substancja z nanoplastrów
nie przedostaje się do Twojego ciała. Stosowanie naszych elektrod, zwanych plasterków przez sportowców, nie jest dopingiem, co potwierdza pozytywna opinia Światowej Organizacji Antydopingowej WADA. Komplet elektrod biały i brązowy o dodatnim ujemnym potencjale stosuje się na określone miejsca w celu delikatnego stymulowania ich i zwiększenia energetyki ciała. Kolejną naszą wspaniałą elektrodą jest SP6 Complete. To nowa technologia odchudzania bez efektu jojo. Sygnał zawarty w nanoplastrze pomaga przesyłaniu komunikatu i regulacji naszego redukcji, może tak, wspomaga ciało w naturalnej redukcji apetytu i łaknienia na słodycze. Są osoby, które borykają się z napadami jedzenia czekolad, słodyczy i tak dalej, później mają na przykład wypryski na twarzy czy na ciele, na plecach, trądzik. To między innymi, bo to nie tylko odchudzanie, jest wiele jeszcze innych zastosowań tej elektrody, ale o tym chciałam wspomnieć i dzięki temu szybciej czujemy sytość, jeżeli przyklejamy, są miejsca, gdzie przyklejamy te elektrody i dzięki temu czujemy sytość podczas posiłków oraz zmniejsza się nasz apetyt na rzeczy, które są niezdrowe. No i mamy cudowną elektrodę glutation. To odtruwanie ciała z toksyn i metali ciężkich. Sygnał zawarty w nanoplastrze glutation wspomaga naturalną produkcję glutationu w naszym ciele, najsilniejszej substancji odtruwającej z toksyn i metali ciężkich, od której zależy również w dużym stopniu siła układu immunologicznego do zwalczania komórek przedrakowych. Poziom naszej energii i wytrzymałości oraz szybkość gojenia się ran i szybkość, z jaką starzejemy się na poziomie komórkowym. Kolejną cudowną elektrodą jest karnozyna. Karnozyna to spowalnianie procesów starzenia się. Karnozyna zwana jest inaczej białkiem młodości. Karnozyna przez naukowców nazywana jest także eliksirem młodości. Regeneruje komórki na poziomie DNA. Przyspiesza proces gojenia się ran. Wspomaga regulację pracy układu nerwowego. Kolejną cudowną elektrodą jest AEON. To jest to, co Iwonka nawizywała w wakacje w plasterku. Ponieważ wspomaga regulację autonomicznego układu nerwowego, znacznie obniża poziom kortyzolu, hormonu stresu, redukuje stany zapalne oraz napięcia w mięśniach. Tutaj przy AEONie powiem, że jeżeli już kleimy nasze elektrody, to dobrze jest zacząć właśnie od AEONu, dlatego że on rozluźnia. Napić się szklankę wody i bardzo istotne jest, żeby pić wodę lekko osoloną. Ja tą wodę lubię pić ciepłą i daję plasterek cytryny, wciskam trochę tej cytryny i powiem Wam, że całkiem mi się ten smak spodobał. O tak powiem, nie? I kolejną, to już bym powiedziała hitem, jest elektroda X39. Jej zadaniem jest aktywacja komórek macierzystych. Jest to opatentowana metoda fototerapii i została stworzona, aby podwyższyć poziom peptyny GHKCU. Elektroda LifeWave X39
przynosi wiele różnych korzyści, w tym wsparcie przy gojeniu się ran, szybką ulgę bólu, więcej energii oraz lepszy sen. Regeneruje, czyli ustawień fabrycznych, tak można nazwać, nasze DNA. To jest chyba druga, bo karmozyna i Life i X39 to dwie elektrody, które działają na poziomie DNA. I kolejną jest nirwana. Stymuluje produkcję endorfin, by poprawić nastrój. Zapewnia długotrwałe rezultaty. Bez leków i substancji chemicznych i stymulatorów możesz mieć przysłowiowego bananka na buzi. Po około 3 tygodniach używania tych elektrod poprawia nam się zdecydowanie nastrój, a więc jeżeli macie kogoś, kto jest smutny, depresyjny, kto ma tam, jest po jakichś ciężkich przejściach, dobrze by było, żebyście mu... Oczywiście nirwana jest także w kapsułkach, jeżeli ktoś nie chce się oklejać, i jest w elektrodach, potocznie zwanych plasterkach. Czasem będę używała fotoelektrody, biofotoelektrody, plasterki, elektrody, no różnie. Kolejną elektrodą jest AccuLife. Jest to elektroda nie tylko dla koni. Tradycyjnie ona jest dla koni, ale nie tylko. Zadziwiająca swoim działaniem nowa technologia, opracowana jako naturalny sposób łagodzenia bólu i dobrostanu koni. Ale plastry AccuLife są takim połączeniem Energy Hansen, czyli tak potocznie zwanych energetyków, i przeciwbólowych Ice Waysów. Jest to takie skondensowane. I tą technologię, te AccuLife, mogą używać osoby, które cierpią na bardzo ciężkie, z różnych powodów, chorób, bóle. Ludzie dostają często plastry morfinowe i różne inne ciężko znoszące przez organizm chemikalia. Możecie pomóc naprawdę w stosunkowo szybkim czasie, w naturalny sposób. Uwalnia się ból. A więc te elektrody AccuLife wykorzystują wyjątkową technologię do delikatnej stymulacji punktów uciskowych na skórze w celu poprawy przepływu energii w organizmie, co umożliwia naturalne łagodzenie, lżejszych dolegliwości bólowych i bólu, jak powiedziałam, przy chorobach nowotworowych, jak wiecie. Ludzie bardzo cierpią i już przychodzą takie momenty, że nic dla nich nie działa, więc może jednak warto pomyśleć o naszej technologii, tym bardziej, że jest bezinwazyjna i naprawdę może pomóc. W technologii nie są stosowane żadne leki i żadne substancje stymulujące. Nie są też używane magnesy czy igły. Nie, to jest 100% naturalne. Kolejną elektrodą jest Alavida do fototerapii. Wyjątkowa metoda fototerapii. Opatentowane elektrody nie zawierają żadnych leków ani substancji chemicznych. Zamiast tego wykorzystują one światło do stymulacji punktów na skórze. Tych bezpiecznych i skutecznych plasterków można używać również na noc. Łagodzą one
one stres oksydacyjny i pomagają zatrzymać antyoksydanty. Sprzyja to regeneracji blasku Twojej skóry. Jest komplet elektrod i są kremy. Ja osobiście sobie to kupiłam i jest to też o tyle cudowne, że ten krem można zjeść. A więc tak naprawdę każdy człowiek, każda kobieta, jeżeli używa jakichś kosmetyków, to tak naprawdę to, co kładziemy na swoją skórę, na swoje ciało, powinno być tak naprawdę do zjedzenia, prawda? No ale nie zawsze tak jest. Także Alawita także oczyszcza szyszynkę i przysadkę i przednie płaty mózgowe. Ja oklejam sobie na trzecie oko, na przykład na noc, nie? Ale są jeszcze w ulotkach inne miejsca, gdzie oklejamy Alawity. Ja nie używałam żadnych kremów na przykład, ponieważ jak próbowałam położyć jakiś krem na twarz, to od razu miałam poty. Fu, po prostu nic nie mogło być na mojej twarzy, nie mogło być zatkane, nie wiem, pory czy jak to by jeszcze nazwać, nie? Nie mogłam po prostu. A to jest bardzo takie, naprawdę troszeczkę biorę na palec i na twarz szyję dekolt. No i zaczęłam sobie trochę na ręce na przykład dawać, nie? Ponieważ kobiety wiek widać na szyi i na dłoniach dekolcie. Można różne rzeczy na twarzy wyczyniać, ale niestety no tu akurat nie da się zrobić zbyt wiele. No może jakimiś tam tymi nowoczesnymi, że tak powiem, w kosmetyce upiększającej. No ale ja tego nie stosuję, nie? A więc zamówiłam ten komplet i jestem bardzo zadowolona. Ogólnie przy używaniu Alawity poprawiła się skóra, nabrała ona blasku. No i efekt ogólnie stosowania jest nie tylko Alawity, ale X-a i detoksu. Ja w momencie, kiedy to nagrywam, to zaczął się szósty miesiąc, kiedy używam technologii, więc już znaczący sposób można zobaczyć ogólnie po wyglądzie. No, będzie można to zobaczyć na moich filmikach, te zmiany. Także jest to tak naprawdę bardzo bezpieczne i naturalne. Nanoplastry zachowują swoje właściwości do 48 godzin działania przy ciele. W przypadku Energy Enhancer jest to nawet do 48 godzin. Taki plaster może być wielorazowego użytku. Dla przykładu, po kilkunastu sekundach do kilku minut stosowania elektrody, na przykład Ice Waves przeciwbólowej na ciało, następuje znaczna redukcja bólu i stanu zapalnego, nawet do zera. W takim wypadku można bioelektrodę odkleić i zostawić ją do kolejnego użytku, aż ogólnie wykorzysta się 24 godziny. Więc część ludzi mówi, że to jest drogie, ale jeżeli już zaczynamy to robić i zaczynamy, nauczymy się, może tak, korzystać z nich, to wcale nie do końca tak jest. A kto jest najważniejszy dla nas? My. Bo jeżeli z nami nie jest dobrze, to nie jesteśmy też dla naszych bliskich.
Jeżeli my jesteśmy silni, odporni, pełni radości, entuzjazmu, możemy być wsparciem dla innych ludzi, dla naszych bliskich. A jeżeli no jest inaczej, tak to nazwę, to jakby no nie jest to zbyt dużym wsparciem, trudno mi teraz ubrać słowa, ale istotny jest nasz stan ciała, umysłu i ducha. To, czym emanujemy, tym korzystają też inni ludzie, nie tylko my, nasi bliscy, dzieci, rodziny. Bioelektrody można nie przyklejać, a położyć do ciała. O, tu gdzie? Można, ale po momencie, kiedy się kładziemy, nie. Można je przyklejać na ubranie, buty, gips, działają do 3 cm od ciała. Jeżeli ktoś nie chce przyklejać, można mu na noc pod prześcieradło na przykład przykleić. Dzieciom glutatium szczególnie, który działa na odporność, na bluzeczkę, jego też dzieci potrzebują do 4 godzin dziennie maksymalnie, a więc taka jedna elektroda jest około 5 dni wystarczająca, czyli przyklejamy na daną bluzeczkę od spodu, nie? Albo z drugiej strony i ubieramy na te kilka godzin w ciągu dnia i później ściągamy. Także po użyciu folii klejącej można jeszcze je też przyklejać dodatkowo plastrem, bo mają naprawdę długie działanie. Wskazane jest jednak, aby elektrody trzymać z dala od telefonów komórkowych i komputerów. Ważne informacje. Bioelektroda jest wielokrotnego użytku i można się z nią kąpać. Należy przykleić ją na suchą skórę, wówczas nie powinna się odkleić. Nie należy korzystać z tych samych elektrod przez różne osoby ze względów higienicznych, na przykład potencjalne bakterie na skórze. Bioelektroda zużywa się tylko przy ciele lub po wystawieniu na silne słońce. Pamiętajmy o tym, żeby nie trzymać na słońcu, bo się rozładuje. Bioelektroda działa łącznie minimum 12 godzin. Ten okres możemy podzielić na kilkukrotne używanie tej samej bioelektrody 3 razy po 4 godziny. Podczas nieużywania odkładamy bioelektrodę z dala od ciała, na przykład na półkę. Wielu użytkowników obserwuje efekt działania nawet do 18-24 godzin od naklejania. Podczas procesu działania dochodzi do spalania cukrów zawartych w bioelektrodzie, dlatego następuje zużycie. Bioelektroda nie ma na celu leczyć ani diagnozować, ale wielu użytkowników obserwuje ogromny wpływ na poprawę zdrowia. I tak jak powiedziałam, działa nawet 2-3 cm od ciała, więc można kleić w różne miejsca. Nie ma znaczenia w zasadzie, jak położymy tą bioelektrodę, spodem do góry czy na odwrót, ponieważ sygnał wysyłany jest w każdym kierunku, czyli ta bioelektroda jest dwustronna, nazwijmy to tak. A więc nie musimy na przykład odklejać warstwy samoprzylepnej, jest taki papierek, ponieważ i tak działa całą powierzchnią, a żadna substancja nie wnika z plastra do organizmu. Nasze bioelektrody nie uzależniają, ponieważ nie wprowadzają do ciała żadnej substancji chemicznej. Nie da się też przedawkować. Można łączyć ze sobą te elektrody w celu osiągnięcia efektu synergii i jego szybszych efektów. I teraz chciałabym omówić
takim głównym tematem dzisiejszego spotkania było omówienie, jakie mamy elektrody i jaką technologię. Chciałabym omówić detoks. Czyli jest to jedyny detoks, jaki do tej pory spotkałam na poziomie komórkowym. Do detoksu potrzebujemy trzy elektrody: glutation, karnozyna i aeon. Jest specjalny protokół do oklejania. Z 7 dni, później znowu przez kolejne 7. Firma zaleca taki minimalny detoks przez 112 dni. Ja, tak jak powiedziałam, ponieważ na bieżąco są zanieczyszczenia, jak wiemy, więc ja oklejam się po prostu tym detoksem, żeby pomóc mojemu organizmowi szybciej uwolnić się od tych różnych zanieczyszczeń. A więc glutation to niezbędna dla organizmu, powstająca w ciele niewielka proteina wykazująca 3 niezwykle ważne funkcje. Jako antyutleniacz, stymulator odporności oraz detoksyfikator. Bez glutationu komórki podlegałyby nieustającemu utlenianiu i niszczeniu. Organizm wykazywałby słabą odporność na zakażenia bakteryjne, wirusowe i rozwój komórek nowotworowych, a wątroba ulegałaby uszkodzeniu pod wpływem gromadzących się w niej toksyn. Antyoksydancja. Glutation jest głównym antyoksydantem w komórce. Jest najważniejszym antyoksydantem produkowanym przez nasz organizm. I bez jego udziału żadne inne ze znanych nam przeciwutleniaczy, czyli witaminy A, D i E, nie będą spełniać swojej funkcji. Naukowcy z wielu krajów potwierdzają, jeśli podniesiemy poziom glutationu w organizmie, wzrośnie także poziom innych przeciwutleniaczy, takich jak witamina C, A, E i koenzym Q10. Immunologia. Glutation pełni rolę pożywienia dla naszego układu immunologicznego, czyli odpornościowego. Naukowcy zajmujący się badaniem glutationu zauważyli, że jego poziom znacznie spada w momencie przechodzenia zakażenia lub infekcji. A im mniej mamy glutationu, tym trudniej jest organizmowi zwalczyć zagrożenie. Glutation ma taką wyjątkowość, że chelatuje właśnie metale ciężkie, ale zaraz o tym dopowiem. Czyli kolejną taką funkcją glutationu jest detoksyfikacja. Glutation jest nam potrzebny do pozbywania się różnego rodzaju szkodliwych substancji, które działają niestety na nas codziennie. Tak jak wcześniej wspomniałam, w wodzie, w powietrzu, w pożywieniu. Należą do nich dym tytoniowy, spaliny samochodowe, pestycydy, herbicydy, metale ciężkie, takie jak ołów, rtęć, kadm. Aktualnie tlenek grafenu znajdujący się w pewnych, no nie wiem jak to nazwać, ale kto wie, to się domyśli. A więc bioelektroda glutation w naturalny sposób stymuluje ciało do produkcji glutationu, najsilniejszego ze znanych naukowcom antyutleniaczy. Czyli jeżeli naklejamy na ciało, to w naturalny sposób nasz organizm jest jakby prowokowany też, tak bym nazwała, do tego, aby, wy,
abyśmy produkowali własny glutatia. Naturalnie około 30 roku życia zaczyna zanikać nasz glutation. A więc elektroda jest przełomem w medycynie zdrowej i badań nad zwiększeniem siły naszego układu odpornościowego bez względu na to, czy chcesz poczuć więcej energii, oczyścić ciało z toksyn i metali ciężkich, czy wspomóc układ odpornościowy w procesie samoleczenia. To jest produkt dla Ciebie. Dowiedz się więcej. Za co odpowiedzialny jest glutation w naszym ciele? Oraz poczuj rezultaty. Jakie działa? Jakie daje nasza technologia? W skrócie, od poziomu glutationu zależy siła naszego układu odpornościowego do zwalczania komórek przedrakowych. Szybkość usuwania toksyn i metali ciężkich, poziom naszej energii, wytrzymałości, szybkość gojenia się ran oraz szybkość, z jaką się starzejemy na poziomie komórkowym. Dziś coraz więcej lekarzy wypowiada się, że w niedługim czasie glutation i karnozyna staną się podstawą kuracji wszystkich grup wiekowych, a szczególnie osób około 40 i starszych. Co możemy zatem zrobić, aby podnieść poziom glutationu we krwi? Znane dotąd metody nie były zbyt skuteczne. Suplementy w postaci tabletek, napojów czy proszków są w większości niszczone przez kwasy żołądkowe. Dlatego po 30 dniach regularnej suplementacji możemy liczyć na poprawę wyniku o około 10-15%, co i tak przekłada się na spore korzyści zdrowotne. Wielu zawodowych sportowców, celebrytów, aby zatrzymać procesy starzenia czy zwiększyć poziom energii, decydowało się na zastrzyki z glutationu. Niestety taka metoda jest bardzo droga i mało wygodna w stosowaniu, ponieważ kurację trzeba powtarzać przynajmniej raz w tygodniu. A więc teraz możemy sami poczuć, czy mamy ochotę używać glutation bądź inne elektrody. Teraz przejdziemy do kolejnej elektrody z detoksu, naszej cudownej elektrody karnozyna. Jest to substancja określana, jak wspomniałam wcześniej, przez naukowców mianem eliksiru młodości w zasięgu Twojej ręki. Przez setki lat ludzie szukali eliksiru młodości, czyli tajemniczej substancji, która pozwoliłaby zachować nam młodość, energię i witalność. Dziś coraz więcej naukowców jest zdania, że odpowiedź na to pytanie kryje się w komórkach naszego ciała, które same produkują substancję zwaną karnozyną. Karnozynę odkryto w Rosji w 1900 roku. Jej niesamowite właściwości pozostawały jednak tajemnicą, do której dostęp nie miał świat zachodni, aż do niedawna. Obecnie karnozyna stała się bardzo popularna i między innymi dzięki jej niezwykłemu potencjałowi do opóźnienia procesów starzenia. Na forach dyskusyjnych dla lekarzy i sportowców karnozynę uznaje się za najbardziej przyszłościowy suplement na rynku. Dlaczego? Ponieważ właściwości karnozyny odkryte podczas wielu badań klinicznych można by tak naprawdę długo wymieniać. A zatem wielu naukowców karnozyna i glutation staną się wkrótce podstawą kuracji wszystkich grup wiekowych, szczególnie osób około 40 i starszych. Fakty medyczne na temat karnozyny oraz jej wpływ na spowolnienie procesów starzenia.
A więc badania pokazują, że karnozyna może zabezpieczać mózg przed chorobami takimi jak Alzheimer czy Parkinson. U osób zdrowych jest w stanie zwiększyć zdolności umysłowe. Według najnowszych badań karnozyna ma unikalną właściwość regeneracji starych komórek na nowe, zdrowe komórki. Badania także wykazują, że nie ma skuteczniejszej substancji chroniącej i odżywiającej podstawy naszego życia, komórki proteiny DNA. A więc nasza karnozyna jest potężnym antyutleniaczem i odgrywa ważną rolę w naszym zdrowiu. Karnozyna jest w 100% naturalną substancją, a jej nadmiar nie ma żadnych skutków ubocznych. Dlatego im więcej możemy jej dostarczyć naszemu ciału, tym lepiej jest dla nas. Kolejnym takim trzecią elektrodą jest aeon. Aeon, jak czytałam wcześniej, Iwonka nazwała to wakacje w plasterku. Aeon, elektroda aeon ma działanie obniżające poziom stresu. Klinicznie przebadany przełomowy produkt obniżający poziom stresu i stanów zapalnych w organizmie. Nasz aeon to jeden z najbardziej zaawansowanych technologicznie produktów na rynku. Po latach testów w laboratoriach LifeWave jego oficjalna premiera odbyła się na początku 2011 roku, a przeprowadzone badania kliniczne udowodniły następujące właściwości. Skuteczna redukcja stresu. W przeprowadzonych badaniach klinicznych wykazano zmniejszenie zmienności częstości akcji serca i zrównoważenie autonomicznego układu nerwowego po upływie zaledwie 10 minut. Od zastosowania produktu wyniki te świadczyły o osiągnięciu głębokiego stanu spokoju i odprężenia przez organizm. Ja powiem tak, że rzeczywiście jeżeli naklejam ten aeon, to jest takie uczucie, no takie, nie wiem za ile czasu, bo ja tam nie patrzę na zegarek, ale najpierw naklejam aeon, a później kolejne, więc to tak zaczyna przychodzić, takie uczucie błogości. Nie wiem jak jeszcze mogłabym to nazwać, ale na ten moment dla mnie to tak przychodzi, nie? No i redukcja stanów zapalnych. Wielu ludzi zmaga się z niezidentyfikowanymi stanami zapalnymi w organizmie, bo jest on, a tak naprawdę nie wiadomo skąd. Czyli w badaniu technologią obrazowania dalekiej podczerwieni interference przeprowadzoną przez światowej sławy lekarza olimpijskiego doktora Dina Clarka uwidoczniono znaczące i błyskawicznie zmniejszenie stanu zapalnego po zastosowaniu produktu Aeon. Jeszcze inne badania kliniczne wykazały, że stosowanie produktu Aeon zmniejsza poziom białek C-reaktywnych, który rośnie w reakcji na zapalenie. Jest to wyjątkowo ważna właściwość, ponieważ zapalenie jest często objawem stresu i może prowadzić do uszkodzenia zdrowych tkanek, a nawet DNA. I kolejnym efektem jest opóźnienie efektów starzenia. Dzięki nanotechnologii zastosowanej w produkcie Aeon wkraczamy w nową erę spowalniania efektów starzenia, choć zwykle nie myślimy o nim w ten sposób. Stres w naszym codziennym życiu ma ogromny wpływ, w jaki się starzejemy. Mogą Państwo prawdopodobnie wykazać znane sobie osoby, które mają w życiu tyle stresu, że wydają się starzeć
na Państwa oczach. Dowody na powiązania między stresem a starzeniem się organizmu nie są tylko niepotwierdzonymi hipotezami od ponad 50 lat. Fizjologowie mają świadomość, że poddanie zwierzęcia stresowi powoduje bardzo szybkie starzenie. W wyniku stresu tworzone są szkodliwe, wolne rodniki i inne substancje biochemiczne, mogące uszkadzać nasze tkanki DNA. Kolejne badania przeprowadzone w ostatnim czasie, badania wykazały również, że przewlekły stres zmniejsza poziom DHEA, silnego hormonu mającego bezpośrednie przełożenie na długość życia oraz zwiększa stężenie hormonu stresu, kortyzolu, wiążącego się z przyspieszeniem procesu starzenia. Teraz jednak mamy do swojej dyspozycji nową, potężną broń w walce ze stresem i starzeniem. Elektroda AEON, ten nowy, rewolucyjny produkt, ma za zadanie pomagać promowaniu antystresowej odpowiedzi w organizmie. Wykazano, że niski poziom stresu pomaga naprawiać zniszczenia spowodowane stresem starzenia się. Wiecie co, ludziom jakoś uświadamiam takie, dotąd tego nie robiłam, takie z badań naukowych, bo ludzie myślą, że to jest jakiś tam plasterek i tam, a ja nie wierzę, a ja nie to. Jednak są badania latami naukowo wykazane, które tu po części przytaczam, żeby Państwa nie zanudzać za dużo, ale jest to bardzo ważne. Czyli elektroda AEON nanosi się na produkty akupunkturowe o znanym wpływie stymulującym układ odpornościowy, co umożliwia maksymalizację korzyści wynikających ze stosowania produktu. To są punkty meridianowe. Do każdej elektrody, którą zamawiamy, jest dołączona taka książeczka i tam są te punkty. To nie jest nic trudnego, może to brzmieć tak trudno na początku, ale nie jest to trudne i tak jak wcześniej powiedziałam, że około 3 cm, 4 działa w odległości, a więc to jeżeli ją nakleimy trochę wyżej, niżej, to nie ma aż tak dużego znaczenia. A więc tutaj nasz układ nerwowy jest prawdopodobnie najważniejszym wyznacznikiem sposobu, w jaki nasz organizm reaguje na stres. Jest to system regulacyjny, sterujący większością czynności organizmu, pozostających poza kontrolą naszej woli, takich jak trawienie, przemiana materii czy częstotliwość pracy serca. Przeprowadzone przez nas badania wykazały, że elektrody AEON pomagają w utrzymaniu równowagi w ramach autonomicznego układu nerwowego, prowadząc do osłabienia odpowiedzi stresowej organizmu. A więc to by było na tyle tytułem wstępu pierwszej części programu, której chciałabym Państwu przedstawić bliżej i szerzej może, jakie cudowne wartości mają nasze elektrody, bioelektrody, biofotoelektrody, plasterki różnie nazywane, aczkolwiek chodzi o tą cudowną medycynę XXI wieku. A więc dziś to jest na tyle. Jeżeli Państwa zainteresowało to, co mówię, jeżeli macie zapotrzebowanie, żeby zadbać o swój organizm, o swój układ odpornościowy, o swoje zdrowie, jeżeli wy jesteście dla siebie ważni,
to myślę, że warto. Witam panią Magdę. Jakoś tak się zajęłam tym opowiadaniem o tych naszych cudownych elektrodach, że nie zdążyłam powitać, a więc witam panią serdecznie. Dziękuję, że pani była ze mną na żywo. A więc jeżeli zainteresowało państwa to, co, o czym mówię, podaję swój kontakt 504 382 518. Jest to możliwość uzyskania większej informacji i możliwość zakupu tych naszych cudownych elektrod, które pomogły tak wielu ludziom. Reasumując, jest to detoks tych trzech elektrod: glutation, karmozyna i aeon. Jest to detoks na poziomie komórkowym. Od ponad 12 lat jeżdżę do dr Dąbrowskiej do Mielna na oczyszczanie organizmu. I nie ma tam, niestety i nigdzie pewnie nie ma, detoksu na poziomie tak głębokim, na poziomie komórkowym. A więc jak wspomniałam w programie, stosuję to szósty miesiąc. Można zobaczyć na moim kanale, na filmikach, jaka jest zmiana fizyczna, bo już o tej tu wewnętrznej mojej, to trudno tak na zewnątrz pokazać, bo jest tego bardzo dużo, ale tych zmian jest bardzo, bardzo, bardzo dużo. Także dziękuję serdecznie pani Magdo, dziękuję państwu za uwagę i do następnego odcinka, gdzie powiem o innych cudach naszej nanotechnologii medycyny XXI wieku, jedynej, która nie ma konkurencji. Do następnego spotkania. Do widzenia.